One Man Show. Cześć, witam, jak to w poniedziałek w samym środku Polski, w centrum Warszawy, pod Pałacem Kultury przy fontannie. Jeszcze wody nie wpuścili, ale całe szczęście, bo zimno. Majówka ma być zimna, ale mam taki klasyczny zestaw kibica, czyli tak, czteropak to jest, słuchajcie, cztery te oranżady i mam gazetki, bo zazwyczaj tak jest, tu mam taki okrąglaczek. Ten okrąglaczek, jakbyście nie wiedzieli, to założył Władysław Komar, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą, i wymyślił, że w środku miasta musi być jakieś miejsce, gdzie by mogli ludzie przyjść i wody się napić. I ten okrąglaczek do dzisiaj istnieje. Nawet istnieje drugi okrąglaczek. Władek niestety tragicznie zginął w wypadku samochodowym, ale pamięć o nim będzie wieczna. Pamiętajmy, mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. Teraz tak, jak zwykle zestaw gazetek. Mam tak, ponieważ deszcz pada, to mam kaptur, nie? Gazety mają jedną wadę, mianowicie mogą się zamoczyć i wtedy ciężkie są do przeczytania, więc trzeba czytać szybciuteńko. No to ja szybciuteńko, od czego zaczniemy? Od Superaka zaczniemy. Olbrychski pomaga żonie. Dobra, nie interesuje mnie, chociaż naprawdę dobry aktor, dobry bokser, grał boksera w filmie, świetny. Dobra, Lewandowski. Co znowu będzie o Lewandowskim? Co za bzdura, bo niestety grał w Bayernie cały mecz, prawie cały, tam 80 minut i mówiąc szczerze, ani jednego dobrego zagrania. Podobno zagranie tygodnia zrobił, ale na treningu. Na treningu to było takie kiedyś powiedzenie Kazimierza Górskiego. Panie, na treningu to pan jesteś biały Pele. Biały Pele, no to jest biały Pele. Na treningu. Karol się na to uśmiechnął, co mu się rzadko zdarza, ponieważ on zazwyczaj się wyłącza, on nie słucha i tak dalej. Karol dziś będzie w felietonie o tobie trochę, znaczy o twoim filmie. Więc bądź przygotowany. Suarez strzelił 4 gole, bardzo mnie cieszy. Ona pomagała samotnym matkom, czyli ta żona Lewandowskiego. Chcę jedną rzecz powiedzieć tylko, że nasi piłkarze to mają tak. Lewandowski żonę, która się lansuje. Krychowiak żonę, która się lansuje. Jakiego mamy jeszcze dobrego piłkarza? A, Szczęsny. Tak, to żona, która się lansuje. Marina. Wpadłem na taki pomysł, że jedna jest żona, która się nie lansuje. Jest to... Od Kamila Glika, dokładnie. Nie pamiętam, jak ona ma na imię, ale w każdym razie taka klasyczna, wspaniała kobieta, która zajmuje się domem, rodziną, dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Tylko żeby to nie było jak w Misiu, tylko nie mówi, że nie mają dziecka. Mają, tak? Karol? Mają. Byłeś tam, byłeś u Kamila, więc... Zresztą Karol wrócił zachwycony, mówi, nie sądził, że piłkarz może być normalny, że piłkarz może być uczynny, że zapyta, czy może gdzieś podwieźć, a może gdzieś coś zjeść, a może gdzieś coś tego, wodę piliście też, nie? Wodę, wino tak. Chyba, nie, we Włoszech to chyba wino raczej, ale ten, dobra, Piast naciska lidera. To nawet jest nawet fajne, bo ten Piast to nie tylko naciska, ale dusi nawet. Ja bym tak powiedział, że dusi tutaj akurat Lechię, ale powiem szczerze, gdybym ja był na miejscu Legii, to bym pomyślał, że jest jakiś fatum, bo zawsze w każdym sezonie trafia się jedna drużyna, która złośliwie, uporczywie i natarczywie koniecznie chce Legii zabrać mistrzostwo Polski. I to jest piękne. To jest naprawdę wspaniałe. Nie potrafię zrozumieć tylko jednego. Dlaczego Ekstraklasa, liczę, że uważam tę organizację za śmieszną, dlaczego Ekstraklasa SA, tak brzmi, tak niby poważnie, a przecież to jest niepoważne. Poważne to są firmy tam, nie wiem, mojego syna powiedzmy, to są poważne, a nie tak jakieś tego, zabawowe. Dlaczego nie może być tak zrobione, żeby Legia z Piastem nie grała 3 kolejki przed końcem, tylko pierwszy z drugim, dokładnie, jako ostatnią. Żeby robić to na wzór play-offu, że to tak idzie w górę, ale play-offu nie polskiego, tylko amerykańskiego. Że idzie w górę i na tym szczycie już się te drużyny dwie najlepsze spotykają. Wtedy można nawet by taki mecz przenieść z Legii na Stadion Narodowy. I byłoby to naprawdę coś kapitalnego. A tu 3 kolejki przed końcem, patrzę w terminarz, Legia z Pogonią będzie grała u siebie, ostatni mecz, ten mecz będzie o nic, znaczy o nic, dla Pogoni, o nic.
Znaczy podłożą się ci, którym więcej dadzą, albo mniej dadzą i tak dalej. Albo na przykład pół drużyny w te, pół w te, to w ogóle może być pro quo. Będzie kolejna afera. Dobra, tam nie ma co się tego. Wyścig Moczyńskiego, to tylko chcę jedną rzecz powiedzieć, że jest piękna sprawa taka, że Legia Warszawa, chociaż uchodzi za klub wyjątkowo drapieżny, to Legia leczy wszystkich kontuzjowanych piłkarzy w Polsce, bo wszyscy wiedzą, że najlepsi są fachowcy przy Łazienkowskiej. Dokładnie przy Łazienkowskiej jest klinika, dokładnie pod trybuną, dokładnie na stadionie. I tam Legia leczy swoich najgroźniejszych rywali. Czy nie jest to piękne, czy nie jest to godne pochwały, Karol? Jest to chyba godne pochwały. Jest to humanitarne. Bo przecież nie robią, duchu fair play, to na pewno. Duchu fair play, bo przecież nie robią tego dla paru groszy czy paru złotych, bo Legia ma pieniądze naprawdę. Więcej zarabia na sprzedaży wody tam pod trybuną. Jest tam taki pub bardzo fajny, tam gdzie są rogale a la Dejna tam Legia zarabia dosyć nieźle. Więc jest to piękne, a propos Moczyńskiego chcę tylko przypomnieć. A przy okazji taki uczynek dobry dla reprezentacji, bo przecież Moczyński pojedzie na Euro. Prawdopodobnie, jeżeli jest zdrowy, to pojedzie. I wówczas no to ulubiony piłkarz Nawałki przecież jeszcze z Górnika. Więc to jest też działanie na rzecz dobra wspólnego, nie tylko takiego zupełnie osobistego, prywatnego. I teraz tak, patrzę tylko na ostatnią stronę wyborczej, sportową. I jest tak, bieg Orlen, maraton, coś tam, biegną jacyś tam ludzie. No więc powiem tylko tyle, to tak będzie zupełnie dla śmiechu i na koniec, no bo deszcz pada. Zobaczcie, już to już się robią takie plamy takie na tym, plamy jak na słońcu. To będę musiał tak jak każdy czytelnik gazety się gdzieś skryć. Ale a propos tego Orlen maratonu, to w sobotę chyba miałem taki zabawny program, w którym uczestniczył maratończyk, Tomek z Przeglądu Sportowego. No i ten Tomek, rozmawiamy o maratonach, bo on skończył 4 albo 6 przebieg i mówi tak, wiesz Paweł, ja czasami nie rozumiem, dlaczego oni tak biegną do tego bólu, zupełnie niepotrzebnie się męczą. Ostatnio przede mną jeden bieg i wiesz co zrobił? Karol, zgaduj. I wiesz co zrobił? Położył się. I się zesrał w gacie. Ja po prostu nie mogłem tego zrozumieć, jak można tak kompletnie stracić rozum. No więc ja tylko właśnie puentuję w ten cały warszawski maraton, żebyście się nawet mieli zesrać, to przez przebiegnięcie 40 km nie zostaniecie bohaterami, ponieważ w Meksyku dzieci 10-letnie biegają dystanse dłuższe. I tyle na ten temat. No, chmury nadciągają, to chyba nadciąga Tottenham wieczorem. Mam taką nadzieję, będę kibicował Harry Kane na boisko, więc ten, oczywiście wieczorem włączam. I cały czas mam nadzieję, tak jak nadzieję ma Piast Gliwice i każdy z was ma też nadzieję, nowy tydzień coraz bliżej do majówki, miejmy nadzieję, przestanie padać, ale przynajmniej jest to prawdziwe. I pomyślcie, kiedyś kolega mój Piotrek Górski z Przeglądu, szef, mówił, Paweł, wiesz od czego zauważyłem, od czego sprzedaż zależy Przeglądu? Ja mówię, nie wiem, bo on się zajmował sprzedażą bardzo intensywnie. On mówi, wiesz co, od tego czy deszcz pada, czy nie pada. Bo jak jest ładna pogoda i słońce, to ludzie chodzą do kiosku po gazety, a jak deszcz pada, to siedzą w chałupach. No i to jest święta prawda. Ale słuchajcie, zawsze po chmurze przychodzi słońce, więc do jutra.